Który dzisiaj jest? 11. 11. 11 kwietnia 2015 roku. No dobra, jedź. Tak, 11. Nagrywam, a ty sobie musisz te pewno swoje oglądać, jak zwykle. Tak jest. My też. No dlaczego nie? Dlaczego? Ale dlaczego wypuściłem się? Zamknęły się same drzwi, ja nie wypuściłem. Ale ty powiedziałeś, to niech pani jedzie. Nie wiem. Nie mówię, niech pani wyjdzie, nie wyjedzie. Wyjdzie. Wyjdzie. To chciała wyjść, to nie trzeba było jej zatrzymywać, no. Żeby wyszła, już. Ale ona chciała wyjść, no. A ty ją zatrzymałaś. Nie zatrzymałam, tylko ona wyszła i mówi, że to nie tak jedno. No właśnie, to jej Boże, zatrzymałaś. Boże, przestań się kłócić. Nie kłócę się. Byle to opierdolę, że się kłóci. Ale nie tak kłócę się. O wszystko się nie kłóci. Wcale nie chodzi o prawdę. Chodzi o uległość. Jaką uległość? Jaką już uległość? Bo po ty robić uległość? No właśnie, chodzi o moją uległość. Po ty. Wartość to nie jest uległość, to jest przeciwieństwo. No ty uważasz, że tak jest uległość. Ja nic nie uważam. Ja uważam, że powinno być uległość, a jestem uparty. No widzisz, że to jest tak, to dlatego się złościsz. No bo kobieta wychodzi. No i trzeba było jej nie zatrzymywać po prostu. Nie a właśnie, jak to powiedziałeś. Że to nie to piętro idzie dalej. Mówię, to nie szkodzi. Niech pani wyjdzie, wyjdziemy wózki, będziemy razem, no. No to chyba to. Ja wiesz co, ja po prostu mam wolniejszą transmisję, wolniejszy przekaz. Ja zanim zrozumiem, to ty już powiesz cztery razy. Zamiast ona od wewnątrz działa na czysto, to w ogóle nie reaguje. Zamknęły się sami drzwi. No widzisz, a teraz już się nie przyjadą w ogóle. Przyjedzie. Potem nas nie wpuszczą na górę. Boże, tego kurde. Myślę, jak nagrywać to światło denerwuje. To na pewno. Coś tu odpływa. Na pewno z tego powodu. Były dwie windy, jest jedna winda, tak? No. Trzeba łapać, jakby się otworzyła. Przyjdzie i pojedzie do góry. No będzie chciała do góry jechać. Ale to pojedzie i powie, że idzie do góry, a ty nie wsiądziesz. Bo to jest siódme piętro. My też jesteśmy na górze. Góra jedzie. Na dół czy do góry? Słucham, na dół. Na dół, tak. Ale wszyscy jadą. Już dwie windy przejechały. Jedna w dół, druga w dół. Objechały w dół, ciekawe jak to było. Objechały w dół. Ale przy nas się nie zatrzymywały. Powiedz mi, wytłumacz mi jak to jest. Wciśnij w dół. Wciśnij w dół, bo się nie zatrzyma. Nie, bo w dół jedzie. Ale wciśnij w dół, bo się nie zatrzyma. Pojedzie się nie zatrzyma, już była i pojechała w dół raz, pojechała w drugie w dół. Przyciśnij w dół.
I znowu pojedzie na to, nie zatrzyma się. Zatrzyma się, jeżeli zamówisz, no. Zamawiam cały czas. Bo to najbogatsze. Weź ciśnij sam. To wszystko ja tak. No, ja mówię, wszystko sam se zrób, no. Po prostu. Jest ciśnięty. Albo z piękną dziewczyną. Zawsze tak było. Myleczko już tak mówił. Myleczko już tak mówił. Zrób to sam. Do góry pojechała. No to dobrze, no to pojechała do góry, gdzie nie zatrzymała. No i znowu się nie zatrzyma, ale nie będą ludzi. Bo my chcemy do dół. Ja wiem o tym, żeby w dół. Ty chcą w dół. Przysła mi nic. Tutaj nacisła, zamiast otworzyć, to zamknęła. Muszę kupić płyn do naczyń, bo to prania. Pani, może jakiś fajny będzie. Zalało mi się ten proszek, tylko że ten proszek zrobił się twardy jak kamień. Przed gorącą wodą, szkoda, trzeba wydłużyć. A zamknęłaś na pewno drzwi? Nie, nie zamknęłam, czekałam aż mi przypomnę. Ja wiedziałem, że tak mówisz. Trzeba patrzeć, jak ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Co widziałeś? Nic nie widziałaś. Nie wiedziałem. Gdzie ten lit? Idziemy tam, tylko ja idę butelkę wrzucę. To ja nie muszę tam jechać. Nie musisz, tylko poczekaj. To ja poczekam na słonku. Nie muszę tutaj czekać. Dawno tu nie byłem. Można powiedzieć, lato całe. Możemy to zobaczyć, jaki jest czas, żeby widzieć, ile... Dajmy pamięć. Co? Się nawet za ciepło ubrałam. Ciepło jest, fajnie. Dzień dobry. Można pospacerować, nie? No, a co pan tak posiwiał? Broda taka, taki był czarny, co to się stało? Już posypało. 12:51. Posypało to śniegiem. No. Poprószyło. Widzi pan, ja zrudziałam, pan posiwiał. 60 parę już tego. Tak? Aha, pozdrowić żonkę. Dziękuję. Przepraszam. Proszę, proszę. Nie ma za co. Dziękuję. Spokojnie, z tym kawem się można było. Początki wiosny. No, fajnie, fajnie. Kwiecień, tak. Jedziemy prosto i prosto.
O, ty jedziesz tu koło Biedronki, a ja idę kupić tabletki. Ja już nie wiem, którą stronę filmować, bo tych, co są przede mną, żeby ich nie uszkodzić i siebie, żeby mnie nie uszkodzili. No i właściwie to powinienem mieć kamerę na dwa obiektywy. Jeden w przód, drugi w tył. I na jednym kadrze powinny być dwa obrazy, przód i tył. Jak mnie z tyłu ktoś buchnie, to będzie widać. I jak mnie, jak ja kogoś z przodu buchnę, przodem buchnę, to też będzie widać. Wtedy się można poruszać bezpiecznie. W sensie pod obserwacją. Dobrowolno. Do późniejszej analizy. Ciepło jest na słonku. Rzeczywiście trzeba się będzie albo w cieniu chować czasowo, albo jakoś, no, rękawy mam podciągnięte, to może. Nie, no nie będę ściągał, bo w cieniu będzie za chłodno. Jeden było, to teraz już będzie kilka minut dłużej. Chyba zatrzymam na razie. Teraz będzie prosta droga i nic nie będzie się działo, ani nic nie będę mówił. Taką... Pogadajmy sobie ze szczoteczką.